Właśnie tam przede mną znajduje się widok na dzielnicę Pudong z magiczną perłą Orientu, którą widać w tle. Chciałem tam się zbliżyć, ale pan coś pomachał mi ręką, że nie mogę. Nie wiem, czy to ze względu na rower, czy na co. Tam widzę kogoś stoi, ale to chyba też strażnik. Nie wiem, o co chodzi. Zobaczymy, spróbuję jeszcze raz. A mnie pan właśnie przeganiał. Jest kilku ludzi tutaj, autobusy jeżdżą. Pan mnie przeganiał, ale chyba mu chodziło o to, że z rowerem jestem. Mu się to nie podobało. Będę prowadził rower, dopóki ktoś mnie na poważnie nie wypcha stąd. Prowadzić rower mogę. Trochę ludzi jest. No to jest ten przepiękny widok. Chciałbym się tutaj pokazać wieczorem. I na pewno chcę postawić swoją nogę tam. Bo to nie jest normalny widok, żeby to było puste miejsce. Idziemy dalej, panie, idziemy. Cześć, jak widać, jestem w tym momencie na przepięknym deptaku z widokiem na dzielnicę Pudong. Udało się przekonać pana policjanta, żeby mnie wpuścił tutaj, ale musiałem zostawić rower na dole. Także tak trafiałem sobie przy schodach, żeby mieć ciągły widok właśnie na rower. Tutaj mamy przepiękny widok na dzielnicę Pudong, na tą biznesową część z tymi niesamowitymi budynkami, te wszystkie wieżowce, które powstały w przeciągu ostatnich 20-30 lat. Też właśnie niesamowity widok, bo ludzi to praktycznie nie ma. Duża część. Tutaj mamy jedną, dwie dziewczyny, trzech facetów. Pan robi zdjęcia. A tak to widać, to po prostu samochody policyjne co jakiś czas. Tam troszeczkę podejdę do murku, żeby mieć widok na rower. Chociaż to wiadomo, widać. Rower stoi tam. Ludzi nie ma. Ekipy sprzątające. Kilku obcokrajowców, co przychodzi zobaczyć to. Nie jest to normalna sytuacja. I będę się zawijał, chciałbym jeszcze coś zobaczyć dzisiaj. No i trzeba wracać do domu, prawdopodobnie do kolejnego poniedziałku, kiedy to trzeba iść do pracy. Już nie wyjdę. Także do domu dojadę na Baoshanie, jakieś 10-12 km stąd. Zrobię, uzupełnić zakupy i siedzieć do poniedziałku. No a jak to będzie w poniedziałek? To może być taka chyba dość nieprzyjemna sytuacja, zderzenie z rzeczywistością, jak to wszyscy ludzie. Zderzenie z rzeczywistością, jak to wszyscy ludzie naraz będą chodzili do pociągu metra. No nie wiem, jak sobie to wszyscy wyobrażają. W moim przypadku to jest 1,5 godziny drogi metrem. No, gdzie godzinę metrem i 30 minut autobusem filmowym. Dobra, do kolejnej miejscówki. Właśnie w tym momencie się przemieszczam do Shanghai Old Street, czyli takiej starszej części miasta. Bardzo klimatyczne miejsce, bardzo fajne, polecam każdemu. Chcę zobaczyć, jak sytuacja tam wygląda. Oraz do ogrodów Yu Garden albo Yu Yuan. Jeżeli ktoś nie wie, jak to tam wygląda, zapraszam do obejrzenia mojego pierwszego filmika z bodajże 19 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, czyli dzień przed ogłoszeniem epidemii w Wuhanie. Miejsce było pełne życie. O! Już dojeżdżamy właśnie do Yu Garden. Właśnie widać już bramę. Także tutaj pewnie też na rowerze nie można, chociaż jeszcze żadnego znaku nie widzę. Ale nie ma problemu, żeby tam prowadził rower. Zobaczymy, jak to tam wygląda. No, właśnie jestem w Yu Garden. Na wejściu zobaczymy, czy uda mi się wejść do środka. Ale tutaj właśnie widzę, że sklepy są pootwierane. Sklepy są otwarte, dość spora obstawa policji. Ochrony trochę. No nie wszystkie shopping mole jednak są otwarte.
Zobaczymy, jak to dalej, czy będę mógł wejść między budynki, tam gdzie te wszystkie dekoracje z lampionami są. No właśnie, każda brama wejściowa do środka jest obstawiona. Pana się pytałem, czy można wejść, to mówi, że nie. Tam skierowali mnie do wyjścia. Zobaczymy, czy też jakaś inna główna brama może być otwarta, żeby wejść do środka. Ale fakt jest taki, że czytałem, że te miejsce zostało odcięte w Szanghaju jako jedno z głównych, jako jedno z pierwszych. Przez to, że tu zawsze jest spore nagromadzenie ludzi. To na zapoznanie się z sytuacją standardową, jak to wygląda, zapraszam do obejrzenia mojego pierwszego filmiku. O, mamy większe wejście. Widać, że jest zamknięte. Nie ma ludzi, nie ma nic. Tutaj mamy pozostałości dekoracji. Naprawdę bardzo ładnie to dekorują na każdy chiński Nowy Rok. Pomimo, że w Szanghaju te celebracje chińskiego Nowego Roku nie są na jakimś niesamowitym poziomie, bo nie mamy tych słynnych tańców ze smokami, nie mamy jakichś żadnych parad, to jednak tutaj to jest takie jedno z głównych miejsc, gdzie coś się dzieje. Tutaj właśnie mamy ten główny festiwal lampionów. Też nie wiem, czy to takie warto się cieszyć, czy nie do końca, ale właśnie tutaj co wam przypominają te lampiony? Trochę wygląda jak głowa myszka Miki, prawda? Przez to, że w Szanghaju mamy Disneyland, myszka Miki bardzo mocno się skomercjalizowała. Przez to, że mamy, że ten aktualny rok jest rokiem szczura, to w wielu miejscach podklejają właśnie myszkę Miki jako tego szczura. Dlatego tutaj mamy główki myszki Miki wszędzie. A dla ludzi z marketingu na serio to jest strzał w dziesiątkę. Bo Disneyland robi się dużo bardziej popularny i te wszystkie franczyzy Disneylanda również. Dobra, troszeczkę tu się przejdziemy. Zmierzam do Old Street i czas jechać do domu. Teraz jedziemy przez szanghajską Old Street. Przed chwilą miałem możliwość tu przyjechać, zrobić tam lapsa. Tu praktycznie wszystko jest zamknięte, nie ma ludzi. Przyznam się, że się dość mocno zdziwiłem, bo zaraz będzie można zobaczyć, że spory kawałek sklepów już jest pozamykanych, po prostu jakby szły do wyburzenia. To jest bardzo przykre, bo to jest bardzo klimatyczna część miasta. Tak jak tutaj widać, w przeszłości to był budynek, który należał do bardzo zamożnej rodziny. Ogólnie ta część miasta jest częścią tak zwanego wewnętrznego ringu, który kiedyś podczas podziału Szanghaju na koncesje był zamieszkiwany przez bardzo zamożnych kupców. Później, że tak powiem, dworki zostały podzielone na domy socjalne po transformacji systemowej. Ci ludzie zostali wysiedleni, ich domostwa zostały podzielone na 20 pokoi, bardzo często 10 pokoi. W zależności od rozmiaru. I wiele ludzi spoza Szanghaju bądź biednych rodzin z Szanghaju zostało tam, wprowadziło się tam. Także mieli wspólne łazienki, wspólne kuchnie. Często jak się wejdzie w takie podwórko, widać z lewo zmywaki na zewnątrz, też toalety na zewnątrz. Niektórzy ludzie tu mają swoje. Z lewy to nawet zakładają kłódki na nie. Właśnie teraz znajduję się na Xin Tian Di, czyli w Nowym Świecie. To jest jedno z tych... Pan pukaj? No niestety pan policjant mnie nie wpuścił, ale to nie, że jest zamknięte, tylko po prostu z rowerem zakaz. Tak samo nie pozwolił, żebym przeprowadził rower tam. Także nie będę w stanie pokazać, jedynie tutaj z zewnątrz mogę.
No ale też ludzi nie ma. Bardzo ładna część miasta to jest. Tutaj ogólnie są te wszystkie wieżowce, biurowce tych dużych firm, dużych korporacji. Tutaj bardzo długo też Kasia pracowała. Miała okres, że 4 budynki naprzeciwko siebie miała pracę. Tutaj mamy bardzo ważny budynek w historii Chin, ponieważ tutaj doszło do pierwszego zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Właśnie ten budynek, gdzie przechodzę obok niego, też zamknięte. Także przejść można, ale ogólnie wszystko w środku też zamknięte jest. Także ludzi nie ma. A definitywnie to jest jeden z must-seen na mapie Szanghaju. Jak sytuacja będzie normalna, ktoś przyjedzie, bardzo polecam, żeby się przejść właśnie na Xindiandi. Mamy piękne, bardzo dużo pięknych zakamarków do robienia jakichś fotek czy po prostu do zobaczenia. Autobusy możemy widzieć, prawie puste są. Pojedyncze osoby. Nieraz widzę tylko jedną osobę w środku, albo tylko samego kierowcę. Także tutaj mamy około 5 osób, to nie jest taki zły wynik jak na kilka ostatnich dni. Właśnie te Xindiandi, koło którego teraz przechodzę, to jest taka jakby dzielnica barowa. Dosłownie tak samo jak Nowe Miasto w Warszawie, Nowy Świat w Warszawie. Tak samo Xindiandi się tłumaczy bezpośrednio na Nowy Świat. Gdzie jest naprawdę pięknie. A tutaj przechodzimy koło ciekawego pomnika. Nie wiem czy możecie zobaczyć, kogo tutaj ten pan z otwartą buzią przypomina. On się zawsze śmieje, że to jest pomnik wujka Trumpa i pana Kima. Tak, wujek Trump się tutaj stoi, dumny siebie, otwiera buzię, a Kim... Teraz znajduje się właśnie na jednej z głównych ulic handlowych Szanghaju, która się nazywa Middle Huaihai Road, Huaihai Zhonglu. Także akurat w drodze do domu widać, jak to wygląda. Deszczu nie wiadomo jakiego nie ma. Po prostu lekka mrzawka jest. Także jak ja tutaj przebywam już kilka godzin na zewnątrz, to trochę zdążyłem zmóc. Ale jakiegoś nie wiadomo czego nie ma. Widać, sklepy z przekąskami są otwarte. Sklepy z zegarkami są w ograniczonych godzinach. Od 10 do godziny 18 tylko. No ale właśnie większość ludzi siedzi w domach. No pan tutaj już zamyka. Kurierzy zaczynają rozwozić paczki. No tutaj pan kurier wpuścił kuriera, pan strażnik wpuścił kuriera do środka. U mnie nie wpuszczają przez bramę. Albo każą zostawić w stużówce, albo każą dzwonić właśnie po odbiorcę, żeby odebrał osobiście paczkę przy bramie. Nie można wchodzić. Tutaj też mamy strażników. Lawson otwarty. Ludzi brakuje. Także tak sytuacja w tym momencie na mieście wygląda.